Ten podły glut spysiński. Ten materiał odkryje mroczne tajemnice internetowych gwiazd. Ten materiał rzuci cień na kilka influencerskich karier. Ten materiał jest najważniejszym w mojej dotychczasowej pracy. No jak ktoś w ten sposób zapowiada swój film, a jest to jeszcze Sylwester Wardenga, a nie jakiś tam kiep, no to powiem wam, że, no, że jest grubo. No, że jest grubo i myślę, że nie jest to przesadzone. Ja zawsze za swoje opus magnum uważałem serię o Claude Lizie, natomiast mówię, tu jest poważna sprawa, a tamto o Claude Lizie to jest po prostu najlepsze, mój najlepszy twór na kanale. I szczerze, wolałbym, żeby takich tworów o Claude Lizie było więcej, zabawnych, śmiesznych, przy których można się pośmiać, aniżeli przy których można się pożygać, jak tutaj. W maju 2020... Jeszcze jedna sprawa. Przepraszam cię, Sylwek, że przerywam, ale jakiś tydzień temu albo dwa tygodnie temu, jak oglądaliśmy na live ambasadę, to była muzyka, jak Sylwek miał dramę z Juliką Żugaj, to ja wtedy powiedziałem i była wtedy muzyka taka właśnie, jak on zawsze używał na swoich filmach Batachy. I wtedy powiedziałem, kurde, ta muzyka jeszcze leci. Brakuje tego Wardęgi, brakuje tego, brakuje Watachy, brakuje Wardęgi, brakuje chłopa, który zawsze kopał, umiał kopać i dokopywał się do bardzo, bardzo różnych rzeczy, nie? Także za chwilę może wlecieć donet 500 euro, to wtedy stale to zrobię. Z tego roku rozpada się Team X, czyli grupa, która tworzyła filmy dla dzieci. Założyciel grupy, Stu, 14 maja wraca do nagrywania filmów z gier. Przez kolejne dni regularnie publikuje 12 materiałów i nigdzie nie sugeruje, że zamierza zakończyć karierę. Zostaw suba, subskrybujcie, włączcie dzwonek, widzimy się jutro o 16 w kolejnym odcinku. W ostatnich dniach maja... To jest najgorsze. Ja będę zatrzymywał i komentował jakby coś. Żeby nie, jak ktoś chce włączyć film Wardęgi bez mojego pierdzielenia i zatrzymywania, to po prostu sobie włączcie. Natomiast przerażające dla mnie jest to, bo oczywiście ja mniej więcej już wiem, co będzie w tym filmie. Natomiast to jak oglądamy teraz Stewarta, wiedząc to wszystko, wiecie, radosna, zabawna muzyczka, a zostawcie łapeczkę, kochani widzowie, kocham was bardzo mocno i 10 tysięcy łapek i kolejny odcinek z masakry minecraftowej i będziemy tworzyć duże drzewo, a na tym drzewie będziemy robić domek dla wszystkich. I wychodzi takie coś, nie? Content dla dzieci, family friendly. YouTuber robiący filmy dla dzieci. Jasna dupa. Influencerka Sukanek publikuje niepokojące materiały o tym, że pewien twórca krzywdzi dzieci. Nie pozwolę na to, żeby kogokolwiek już spotkała krzywda. Nie wiem, jak może zrobić krzywdę dziecku. Niestety nie podaje ona żadnych konkretów co do zajścia. Nie mówi, o kogo chodzi. Ja pamiętam dokładnie tą sprawę, ponieważ na YouTubie jestem, moi drodzy, 11 lat. Natomiast jak Sukanek wypuściła te filmy, na Instastory, to no to już prężnie nagrywałem, moi drodzy, prężnie nagrywałem komentary na swoim kanale i pamiętam, jaka fala hejtu na nią spadała, jak ją ludzie kancelowali i jak jechali po niej, że nie ma żadnych dowodów, że oskarża kogoś i nie mówi nic więcej. I tutaj nagrała 12-minutowe podsumowanie tego filmu Wardęgi. Ja pierdzielę. Stu trafia do psychiatryka, a osoby z jego otoczenia... Tak, donaty są na operacji mojej żonki. Nie będę wyłączał, może nie wiem, będę przyciszał albo odpowiadał po obejrzeniu filmu, ale nie będę wyłączał, bo no mówię, cel szczytny, czyli operacja mojej Izabelki. Ja twierdzą, że to z powodu pomówień Sukanek oraz rozpadu Teamu X. W 2021 przyjaciel Stu, Marcin Dubiel, wprost przyznaje, że to przez Sukanek Stu opuścił internet. Że Stuart nie wiedział, co się dzieje i nie był w stanie zrozumieć. Nie wiedział? Czemu ktoś mu chce zrobić taką krzywdę, mimo że jest... Wiedział. Niewinny. Twierdzi, że influencerka pomówiła jego przyjaciela. Dlaczego ona tak zrobiła? Ojej, tam mogę pomóc publiczności, czy powinienem mówić? Nie, no to powiedzcie, bo to jest, wiecie, taki no... Powinienem nie mówić. Poważna. Co? Nie. Sprawa śmierdzi, dlatego na transmisji live wezwałem Sukanek do powiedzenia tego, co wie. Ta Sukanek mówiła coś tam, że ta osoba, która krzywdzi... Tomasz, dziękuję ślicznie, serduszka dla Tomasza. ...krzywdzi małe dzieci. Musi zniknąć z internetu. No i Stu zniknął z internetu, tak? Ja to nic nie sugeruję, ale kurwa, ja muszę pogrzebać nad tą sprawą. Odpowiedziała mi... Czyli Sukanek zrobiona wariatka, jednak mówiła prawdę. Wiesz co, Bananek? To jest też taka sprawa, że ona otwarcie mówiła, że ma problemy psychiczne, albo że leczyła się psychiatrycznie i mniej więcej w tym samym okresie mówiła te rzeczy o Stewarcie, czy tam o jakimś youtuberze jeszcze wtedy. I wiesz, i ludzie po prostu...
jakby powiązali to, że ktoś ma problemy psychiczne, mówi takie rzeczy publicznie, więc wiesz, to jest bardzo cienka granica i bardzo łatwo ludziom, przynajmniej o wiele łatwiej na pewno, zrobić z kogoś, tutaj brzydkie słowo, ale zrobić z kogoś wariata, albo wariatkę, gdy dzieje się takie sytuacje, nie? I ona jednak, że nie może podawać szczegółów, gdyż chroni poszkodowane oraz, że jest zastraszana. Bez namiaru na ofiary oraz konkretnych informacji kanały Komentarii dalej miały związane ręce. Sukanek zgłosiła sprawę na policję, ale bez zeznań poszkodowanych policja nie była w stanie nic zrobić. 29 maja 2023 roku realizowałem transmisję live z Fagatą. Została ona oskarżona przez Amadeusza Ferrariego o krzywdzenie i zdradzanie Stu. Fagata zdenerwowała się i zaczęła krzyczeć, tym samym zmuszając mnie do zakończenia streamu. Szalenie interesująca sytuacja. Przepraszam na chwilę, widzowie. Po transmisji rozkleiła się i zaczęła płakać, prosząc mnie o pomoc i przekonując, że została pomówiona, a Stu to potwierdzi. Stu przeraźliwie prosił, by nie mieszać go do niczego. Prosił, że... Fagata na Insta odpowiedziała właśnie. No dobra, no to jak teraz było coś o Fagacie, no to możemy wejść do Fagaty. Przeczytam wam teraz, a później jeszcze na samym końcu wam opowiem. 9 godzin, 8, 7, 5... 4 minuty. Proszę, wysłuchajcie. Dobra, odnosi się do całej sytuacji, więc odniesienia do sytuacji, czy Sukanek, czy Fagaty, obejrzymy sobie tuż po obejrzeniu tego materiału. Paweł Kaśkow, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, dziękuję za donecika. On nie chce być już w internecie. Ja się nie boję, ja po prostu... Po chwili zadzwonił Dubiel. Przeraźliwie płakał, byśmy nie mieszali w nic Stewarta, że on nie chce już być osobą publiczną. Ej, kurde, to jest trochę, no nie wiem, trochę za mocna reakcja chyba, co? W sensie, rozumiem inaczej, bardziej bym zrozumiał, jakby Dubia zadzwonił i powiedział, ten Ferrari mi tak tak mnie wkurza, tak mnie irytuje, że po prostu jak go zobaczy, to go zapierdzielę, nie? Cokolwiek. Natomiast taki płacz, że chłop płacze, bo jego, no przyjaciel, okej, okay, ale płacze, bo jego przyjaciel nie chce być w internecie, obsrał się dlatego. Dubiel baba? Nie, to ja dzisiaj też płakałem na przykład. Dubiel płakał, bo bał się, że za niego też się wezmą. No dziwnie to wygląda. No dobra, ale do mnie... Było to dla mnie bardzo dziwne. Skąd w chłopakach ten zbroja. Strach i te emocje? No właśnie, zbroja srana. No trochę, no tak, no. Skąd ten płacz? Żeby coś osiągnąć w życiu. Gdy odwoziłem Fagatę, opowiadała mi o swojej... San, bardzo dziękuję, doceniam ogromnie. ...relacji ze Stu, podając niepokojące informacje o jego preferencjach i upodobaniach. Pilnował mnie, czy jestem... Ciekawe, czy Wardęga czeka na film po Fame Arena 2, żeby nie zchrzanić Gali, czy akurat tak wyszło. Wiesz co, Jakub Knioła, powiem ci, że ogólnie zastanawia mnie sytuacja, inaczej, zastanawiała mnie sytuacja, że teraz połączyłem kropki, moi drodzy. Natomiast dlaczego z czym połączyłem kropki? Wardęga przed wypuszczeniem tego filmu, może w tym filmie też powie, nie mam pojęcia. Natomiast przed wypuszczeniem tego filmu powiedział, że nic nie mówił i przygotował film, ponieważ tak długo czekał, bo był zastraszany. I na ostatniej konferencji Fame Arena, w momencie, gdy wybuchła ta cała drama, no to on nie prowadził konferencji, tylko prowadził ją Gimper. Więc już wtedy może zaczęło się pieprzyć. Więc już wtedy może Wardęga się wkurzył na Boxdela, na którego coś tam na koniec też wychodzi. Posrana sprawa. 4000 osób. Siemano wszystkim. Zachęcam do subskrypcji, jeśli podoba wam się moje komentowanie i moje rozkminy. Doceniam. Bywana wszędzie, powiedział, że jak będzie ci jeden włos, to on się zżyga. Mu się podobały, jak tam na dole dziewczyna wygląda, jakby miała przecięcie kartką. Jakby normalnie była to przecięta kartką papieru, że nikt nie wystaje. Po powrocie opowiedziałem o moich obawach Boxdelowi, który powiedział mi, że Stu często lubił towarzystwo bardzo młodych dziewczyn. Jednak nie zna żadnego nazwiska, które pomogłoby rozwiązać zagadkę. Ej, ale serio, ja naprawdę rozumiem, że... Znaczy, naprawdę rozumiem, no... Jesteś popularny, piszą do ciebie dziewczyny i niektórzy to wykorzystują. Są takie od zamierzchłych czasów są groupies, nie? Czyli na przykład jest kapela,
jakaś bardzo głośna i po koncercie czekają groupies, żeby na przykład spotkać się ze swoimi idolami w autokarze, zrobić z nimi co tam tylko chcą, napić się, zabawić i tyle. I nie widzą w tym nic złego, nie? I obecnie tak naprawdę takich groupies jest na potęgę, jeśli chodzi o YouTube'a, o subówki, tak. Teraz kiedyś były groupies, teraz właśnie są subówki, czyli lecą właśnie na suby, na ilość subów. I powiedzmy, że jestem w stanie to zrozumieć, jeśli dziewczyny są pełnoletnie, tak? Że faktycznie pojawia się jakieś kręcenie. Wiecie, że powiedzmy, że jestem w stanie to zrozumieć, tak? Bo takie zjawisko jest chyba od bardzo dawna. Od bardzo, bardzo dawna. Od kiedy tylko istnieją zespoły rockowe, od kiedy tylko istnieją sławni ludzie, to takie coś jest. No i że piszesz, albo że wkręcisz, albo że flirtujesz z jakąś dorosłą dziewczyną, tak? Ale serio, masz 20 lat. 14, 12. Od niektórych 12-latek to plecak jest większy, jak idą do szkoły. Piotr Sernacki, Barton i Hera, dzięki za suby, starzy. Bracia, byki, konie. W 7 dniach podjąłem próbę ruszenia sprawy, sugerując, że coś jest na rzeczy. Jednocześnie nikogo nie pomawia. Grupi 14-latka i ta nazwa, tfu. Dokładnie, dlatego ja właśnie mówię, że wiesz, że grupis, jeśli chodzi, że jesteś pełnoletni i twoja grupis jest pełnoletnia. I tam sobie, wiesz, kręcicie, czy robicie coś więcej, no ale za obopólną zgodą. Natomiast nie sytuacja, gdzie masz 20 lat, a twoja grupis, nie nazywajmy tego, a dziewczyna, obiekt twoich westchnień, jasna dupa, ma 12-14 lat. Bardzo się Marika, dziękuję. Gdyż brakowało mi dowodów. Gdyby cały internet się do... Tak, od razu główny ciężki temat, żebyśmy później mogli zejść do lżejszego tematu, jakim jest Ella Gavin. Czajcie? W jakich czasach obecnie żyjemy, że Ella Gavin jest lżejszym tematem? ...wiedział o czymś, to trochę inaczej by patrzył na fagatę. I wiesz, do czego piję. No, na pewno. Rząskie, kurwa, tereny. Niestety internet milczał. Był jak twardy mur. Sprawa przeszła bez echa. Nikt się nie odezwał. We wrześniu 2023 roku pod wpływem wiadomości od widza zdenerwowany zasugerowałem raz jeszcze, że w tamtej sprawie jest coś nieodkryte i że widzowie powinni łączyć kropki. Myślę, że kiedyś wyjdzie cała prawda, bo prędzej czy później prawda zawsze wychodzi. Przede wszystkim mnie zastanawia, dlaczego nie rozważył faktów. Co, dlaczego, po co? Internet uznał, że mi odwala, że pomawiam i sugeruję coś bez dowodów. Tak, brakowało mi dowodów, ale sprawa śmierdziała. Jednak tym razem niespodziewanie moje słowa zaczęły nabierać rozgłosu. Ludzie zaczęli łączyć kropki. Ale w ogóle to jest też ciekawe, nie? Że wystarczył tak naprawdę jeden tekst Sylwka Wardęgi, żeby połączyć kropki i wiesz, i wiecie, i dosłownie tego samego dnia ludzie już zaczęli, wiecie, już dochodzić do takich wniosków, jakie obecnie okazują się być prawdziwe. I jeszcze jedna sprawa a propos Sylwka Wardęgi. Ja do Sylwka Wardęgi już napisałem, przeprosiłem go prywatnie. Może nie musiałem, ale czułem taką potrzebę. Natomiast napisałem do Sylwka Wardęgi, jak wspomniałem, może nie musiałem, ale w ten sposób chciałem. Ponieważ na ostatnim live'ie, na ostatnim filmie komentującym właśnie tą całą sytuację, powiedziałem, że zachowanie Sylwka Wardęgi jest irytujące. Że powiedział coś, teraz dzieją się takie, wiecie, że ludzie mówią różne rzeczy, a on siedzi cicho. Co powoduje, że jeszcze ludzie mają więcej domysłów, nie? I w momencie, gdy okazało się, że on siedział cicho, ponieważ był zastraszany, no to poczułem, że jednak przeprosiny się należą. Także tak. Ale powiedział, że w porządku, że luz. I co najważniejsze. Także dobrze. Także Sylwek mnie lubi. W końcu mur zaczął pękać. Zamieszane w to osoby zaczęły sypać, a ja dostałem pierwsze nazwiska, pierwsze screeny i historie, od których zaczęło mnie zbierać na wymioty. Z Bartkiem Sitkiem jestem ugadany prywatnie. Ugadany na rozmowę, o tak. Jakieś dużo influencerów jest powiązane z... W tym materiale na światło dzienne wyjdą wyniki śledztwa, na którym pracowaliśmy od kilku dni razem z Konopskim. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb. O zajściach latami wiedziało w mniejszym lub większym stopniu wiele twórców skupionych wokół gry Minecraft. Kilka dziewczyn prosiło o anonimowość, dlatego mam nadzieję, że panowie, mimo tego, iż prawdopodobnie będą kojarzyć dziewczyny z imienia i nazwiska, to ich dane zachowają dla siebie. Dziękuję. Ale rozmowę twarz w twarz? Nie. Na Instagramie do mnie napisał. Miałem dzisiaj się z nim pogadać, ale kompletnie nie miałem czasu. Więc
więc tak. Stu to legenda polskiego internetu. Osoba, która wciąż jest wspominana przez widzów z sentymentem. Swój polski kanał YouTube założył w 2011 roku i mimo upływu lat niezmiennie tworzył treści skierowane do młodej grupy odbiorców. To jest najbardziej zboczony. To jest też właśnie to, nie? Że chłop tworzy content dla dzieci. Tyle lat. Easy, easy. Proste. No, trzy. Jakie jednak tajemnice skrywał? W jednej z korespondencji z Sukanek z Teraz, moi drodzy, rozpocznie się żyganie. Kilka osób pisało, że no, nie wiesz, co będzie w tym filmie. Przeklikałem, wiem, że w tym momencie zacznie się żyganie. Czerwca 2017 roku widzimy, że Stu bardzo boi się, że trafi do więzienia. Stu bał się więzienia, gdyż osoby z takimi zarzutami nie mają tam łatwego życia. Ty sobie będziesz żyć dalej, ja nie. Nikt ciebie nie będzie gnoił, nikt nie będzie cię bił. W kolejnym screenie pojawia się motyw szantażu emocjonalnego, który będzie się przewijał przez cały materiał. W ten sposób manipulował dziewczynami i wiele z nich z obawy, że sobie coś zrobi, milczało latami. Jednak dlaczego Stu... Aha, no faktycznie, że tych storek a propos tego, że on gdzieś tam w szpitalu jest, że chciał coś sobie zrobić, że idzie na terapię, było naprawdę swego czasu sporo. Bał się od siatki? Co takiego ciążyło na jego sumieniu? Podczas śledztwa wyszło wiele spraw, ale na początek cofnijmy się do czerwca 2014 roku. Meetup 2014, oficjalny otwarty! W tamtym okresie Stu koresponduje z bardzo młodą dziewczyną. Ej, ale kurde, nie, bo żeby też nie było, że dorosły chłop tworzy content dla dzieci. I wiecie, i na przykład jakbyśmy oglądali to bez tych wszystkich zarzutów, że wiecie, że o, otwieramy tam YouTube 2000, coś tam, co Stu prawie powiedział, tam, a jakieś tam wydarzenie otwieramy i tam się dzieciaki cieszą, nie? Okej, w porządku, no robisz coś takiego, nie każdy musi, wiecie, robić poważne filmy, robisz content, który naprawdę, no trafia do młodszego odbiorcy. Natomiast teraz tak bardzo teraz mi się to skojarzyło z szefem Nickelodeon. Nie wiem, czy kojarzycie. Nickelodeon Abuse napisze. Znajdzie się. Ten Don Schneider. Nie wiem, czy kojarzycie. Natomiast w swoich on tworzył filmy właśnie dla dzieci. Ogólnie ten wszystko od Nickelodeon było tworzone dla dzieci i w momencie, gdy się teraz ogląda, albo w momencie, gdy teraz się na przykład bym wam pokazał niektóre sceny z tych produkcji, które były tworzone pod jego zarządem, no to na przykład jakieś tam stópkarstwo, ogólnie dużo rzeczy ze stopami jest. I to wszystko, on był dorosłym chłopem. Wiele w ogóle zdjęć takich, na których on przytula te młode gwiazdy. Później bardzo dużo z tych gwiazd, w ogóle Nickelodeon, to jest właśnie na terapiach, albo właśnie zażywają różne środki, albo właśnie alkoholizm i tak dalej. I właśnie ogrom scen z iCarly na przykład, to jest czyste stópkarstwo, nie? Nieletnich aktorek pod reżyserią i pod zarządem dorosłego chłopa, nie? Jasna dupa. A ona dopiero 12 lat i kilkanaście miesięcy. Susan Marie nagrała ten film. To później może włączy... Nie, dzisiaj będzie za ciężko, ale można kolejnym live włączymy. Rocznikowo w tamtym okresie miała lat 13. Potwierdziła mi to skanem dowodu osobistego oraz prawa jazdy. Posiadam zapis wideo całej korespondencji. Znajomość Stu i młodej dziewczyny poszła w kierunku, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Zaczyna się niewinnie, od rozmów o rysowaniu. Powoli jednak dziewczyna zafascynowana idolem z internetu zaczyna być w nim zauroczona. Stu szybko zaczął flirtować z 13-latką. W ogóle nie lubię tyłków normalnie, ale twój jest spoko. I wspominać o spotkaniu, że lepiej i nie czekać, bo... Ej, ale autentycznie czuję gulę tutaj do pożegania się, nie? Może być za późno. Tak serio, nie, że teraz, o, Mati będzie żygał, ale on zabawny. Nie, serio, to jest kurwa obleśne, nie? Chciałem cię spotkać, obojętnie gdzie. Obiecuję ci, że kiedyś się spotkamy. Ale kiedy? Aż tak ci się śpieszy? No może będzie wtedy już za późno. Ja poczekam. To się śpiesz. Jeszcze kurde będę ożeniony z dziećmi, zanim cię zobaczę. YouTuber szybko nabierał odwagi. Masz ciało jak z nieba. Stu z dnia na dzień wysyłał coraz obrzydliwsze wiadomości.
teoretycznie bym cię przełożył do ściany w prysznicu. Chwalił się mieszkaniem. Chodź odwiedzić mnie. Pojawiały się propozycje masażu. Ha, 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 nie, ja super masaże robię. Przejdźmy jednak do meritum. Później Stew zaczął pisać już bez żadnych oporów. Ej, właśnie, bo teraz na przykład... tak jak tutaj na przykład Alfa 85. Mam starszą córkę, jakby taki zwyrol i otknął, to bym... No. Wiadomo co. Natomiast... Ile osób na czacie? 5000 osób, siemano wszystkim. Na bank są tu ludzie w wieku 40 lat. 40 wyżej. Na bank są tu ludzie, którzy mają córki 12, 13, 14-letnie, nie? Na bank są tacy ludzie. To wam jeszcze bardziej chyba współczuję. Wam jako widzom współczuję, że musicie to oglądać. Wy mi możecie współczuć, że ja jestem na tym podwórku. I rodzicom, którzy to oglądają, współczuję, bo... Znaczy, współczuję, bo muszą to oglądać, ale może, nie wiem, świadomość... I spędzanie czasu ze swoimi pociechami będzie... Będzie troszkę bardziej kontrolowane, nie wiem... Ja pierdzielę, nie? Kolejne wiadomości będą wyjątkowo obrzydliwe. Przypominam, że pisał wtedy z 13-latką. Śniłaś mi się. Serio? To chyba miałeś koszmar. Nie był koszmar. Było... Podoba mi się sposób czytania tych treści przez Wardęgę, taki groteskowy. Tak, tak. Dobrze to zrobił. Fajne. Powiedz o czym. Pamiętam mało z tego szczerze. Tylko, że miałaś takie białe majteczki. W sposób... Wardęga czyta te wiadomości w sposób taki zwyrolski bardzo. Nie, haha, Wardęga zwyrol. Nie, taki zwyrolski, taki... Taki trochę... Taki jakby chciał się dopasować do tonu... Nastolatki, nie? Ja pierdzielę. I tak były na brzeg, że były odstawione i było widać wszystko. I podeszłem do ciebie z twardym peni... I tak, mój peni... Wszedł między nogi i odsunął gacie. Wow, miewasz bardzo erotyczne sny o mnie. Też raz taki miałam, taki o tobie, ale nie pamiętam już. I czułem twoje mokre, jak się ślizgało na moim peni... I się obudziłem. Stew kontynuował swoje zaloty. Ja po prostu włosów nie lubię. Do osób wszystkich nowych na dzisiejszym streamie. Często jak się dzieje na przykład bardzo rzecz obrzydliwa, obleśna, że chcemy odetchnąć, to włączamy sobie rybki. Takie wiecie, akwarium, live, że można tam muzyka klasyczna leci, ale powiem wam, że na to nawet rybki nie pomogą, nie? Na to nawet rybki nie pomogą. Blech, tylko na głowie u dziewczyn. A na dole nie? Blech, żygam na samą myśl. Pilnował mnie, czy jestem wypilowana wszędzie. Powiedział, że jak będzie ci jeden włos, to on się żyga. Mu się podobały, jak tam na dole dziewczyna wygląda, jakby miała przecięcie kartką. Jakby normalnie była to przecięta kartką papieru, że nic nie wystaje. Tam leżeli sobie nago, no. A Stuart trzymał pensetę i oglądając serial czy tam telewizję, wyrywał jej... Depilację. Włosy... Robił depilację. Robiłem dziewczynie depilację, nic z tym niezłego. Pensetą. Tak, o, wyrywał i on mówi, że te włoski takie, o! Zanim przejdziemy do tego, jak wyglądało spotkanie Stewarta z młodą widzką, wyjaśnijmy tu jedną kwestię. Panie, wylewajcie dzisiaj moc, nie będę potrzebna wyzwiska. Dziś dokładnie, Akari. Dziś nie jest moment na umoralnianie ludzi na czacie, którzy będą chcieli coś pobluzgać. Myślę, że wszyscy się możemy z tym zgodzić. Gdy pracowałem nad tym... Ja postaram się nie bluzgać, tak po prostu. ...materiałem, inna z ofiar, inna dziewczyna, przestała współpracować i poinformowała Stew i Dubiela o tym, że planuje nagrać film. Dowiedziałem się, że planują oni ułożyć narrację, że nie mieli pojęcia, ile dziewczyna, z którą pisali, miała lat. Sprawdźmy zatem, czy ta narracja przejdzie. Na szczęście z pomocą przychodzi tutaj wiedzący o wszystkim Marcin Dubiel. Konwersacje pochodzą z lipca 2015 roku, kiedy dziewczyna świeżo co skończyła 14 lat. Marcin był pomocnikiem... Karyder na tyle tego YouTube'a zaczyna być całkiem normalny. No powiem ci właśnie, że dlatego w najnowszym filmie będzie wzmianka o karierze. Nie negatywna wzmianka o karierze, tylko pozytywna. Doczekaliśmy się, moi drodzy, takich czasów, że wzmianka o karierze na moim kanale będzie pozytywna. Stew wysyłał do dziewczyny ich wspólne filmy oraz prowadził bardzo ciekawe konwersacje. Siema, Stuart. Jaki pękek gejoza. No dzięki. Nie wiem, co ma na celu obrażenie mnie, ale spoko. Jesteś bardzo miła. Już cię nie kocham. Stuart też cię już nie kocha. Co nie?
Widzisz? Potwierdził. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Siema, Hubert. Zabawimy się ostro, bez Stuarta. Tylko ja i moja czternastka. Skoro... To jest jego najmocniejszy film, Wardęgi, miał rację. Tak, to jest... Ja powiem wam, że to jest jeden z mocniejszych filmów chyba, jakie oglądałem w swoim życiu, jeśli chodzi o YouTube'a. I szkoda, naprawdę szkoda, że dzisiaj ten YouTube tak wygląda. Kwestię tego, czy Stu i Dubiel wiedzieli, w jakim dziewczyna jest wieku, mamy wyjaśnioną. Wróćmy do kwestii nagabywania na spotkanie. Jak wiemy z poprzednich screen... Ej, ale... Ty, ale... Jakby ta sytuacja wyglądała tak, że na przykład oni z kimś piszą i ona mówi, no że co ty do mnie piszesz, ja mam 14 lat. I wtedy, przepraszam, nie wiedziałem, mogę to sprawdzić, musimy skończyć kontakt, nie wiem, cokolwiek ty. Ale tu jest, mam 14 lat. Haha, moja czternasteczko. Wiecie, cokolwiek, nie? Każda normalna osoba na świecie w momencie, gdyby się dowiedziała o zaniżonym wieku, normalna osoba, podkreślam, to by od razu ucięła. Przepraszam, najmocniej przepraszam, nie wiedziałem, nie wiem, nie wiem, cokolwiek, no czaimy. Ja wiem, Gabri, że czaicie, ale ja po prostu jestem w tak zajebistym szoku. Po prostu jestem w tak zajebistym szoku, więc ja na dzisiejszym live na pewno się będę wielokrotnie jeszcze powtarzał, nie? Nie wiem co, w jaki sposób można było zareagować, ale zacząć od przeprosin, od skończenia kontaktu czy coś, jakiegoś. Ale nie, że masz 14 i lecisz dalej. Stewartowi zależało na spotkaniu. W 2015 roku Stu zmienił numer. Co ciekawe, on często zmieniał numery i zakładał nowe Facebooki. Teraz zaczynam rozumieć dlaczego. Po zmianie numeru dalej mówił o spotkaniu. I liczę do dnia, kiedy zobaczę na żywo twój uśmiech i będę mógł dać ci włoski za uszko i cię pocałować w czółko. Młoda dziewczyna sama zwracała mu uwagę, że dzieli ich zbyt duża różnica wieku. Myślę, że jedyne rozwiązanie to, żebym przyjechał. Tylko mówiłam ci, Stuart, że to by i tak nie wypaliło przez mój wiek. Bym przyjechał zobaczyć, czy to uczucie jest prawdziwe. A jakby nie było? To bym wrócił i bym wiedział. Ale już nieliczną ilość razy wyobrażałem nasze spotkanie. I za każdym razem czuję, że jak cię zobaczę, to będziesz nawet bardziej idealna niż sobie wyobrażam. Stu miał jednak wspaniałego doradcę. Marcin. Zakochałem się. No to mówię, najpierw jedź do niej, a potem się zakocham. Brawo, Marcin. Nie chcesz mnie spotkać, by cię to ciekawiło naprawdę. To... Marcin Dubiel jest chyba jednak zniszczalny. Zawsze się mówiło, nie? Że Marcin Dubiel nie jest zniszczalny. Pierwszy raz to oglądam. Chciałem, żeby moje reakcje były jak najbardziej prawdziwe. Triple J, siemaneczko. 6000 osób na streamie, siemano wszystkim. Inero 303, Bartosz i Marika Lubkiewicz. Dziękuję, że subskrybujecie. Kto nie subskrybuje, zachęcam bardzo, bardzo serdecznie, szczególnie jeśli wam się podała moja gadka i rozkminy. Byś wykazała jakąś chęć. I co z tym wiekiem? Zmieniasz ciągle zdanie, ciągle. Ty zawsze mówiłaś, że wiek... Czy uważam, że ten film wprowadzi polskiego YouTube'a jakby w nowe pokoje, jak na przykład starożytność średniowiecze? Nie wiem. Powiem ci, że może na końcu dojdę do jakichś rozkmin. Fypek, na pracy mojej żony. Natomiast w tym momencie jestem rozwalony na łopatki, nie? Na łopateczki. Mariuszka i łyżka, dzięki. To nic, że twoi rodzice mają między sobą sporo, a teraz mi mówisz, że najbardziej cię dręczy wiek. Nie o to chodzi, Stuart. Moi rodzice się poznali w starszym wieku i ta różnica zanikła. Ale ja nie chcę spędzić życia bez ciebie. Jeśli i tak mamy być razem kiedyś, to wolę moje jedyne życie, poznać cię jak najszybciej, a nie czekać cię spotkać. Teraz przejdźmy do tego, jak sobie Stu tłumaczył w głowie spotkania z młodymi dziewczynami. Wszystkie prawa, zasady socjalne, wymyślenia, drąży, które i tak tworzone są przez ludzi. W Meksyku od 12 mogą się ruchać i w ogóle. W Anglii 16. Ale kto zabroni nam czuć, co czuje? Ja wam powiem tak, że dzisiaj jestem w strasznym stanie psychicznym. Strasznym. Bo dzieje się wiele w życiu prywatnym. Jak słucham tego i myślę o tych dziewczynach biednych, to kurwa chce im się płakać, nie?
I po raz kolejny, jeśli ktoś sobie pomyśli, że o, teraz o, robisz się takiego, teraz udaję. Nie, absolutnie nie udaję, autentycznie. Nie wiem, czy to przez to właśnie, że jestem, że psycha-sitting dzisiaj, ale autentycznie słucham tego i myślę o tych dziewczynach biednych. To po prostu, że ktoś dorosły wykorzystuje naiwność dziewczynek. To się płakać, to dosłownie się chce płakać, nie? Chce się żygać i płakać jednocześnie. Co ciekawe, identyczna narracja pojawia się w konwersacji z Sukanek z 2017 roku, kiedy to Justyna jest na niego wściekła, gdyż odkryła, że spotykał się z kolejną, inną nieletnią. Pojęcie wiekowe jest uzasadnione od kraju i praw, które są. To, że ty uważasz, że 15 lat to jest złe, tylko i wyłącznie zależnione od tego, gdzie mieszkasz i od twoich przeżyć. To nie znaczy, że jest dobre czy złe, bo w innych krajach od 12 uważają, że jest okej. Według natury jest od kiedy laska ma okres, więc pewnie też 12. Ale społeczność wszędzie decyduje swoje, czy to Stany, czy Polska. Ty strasznie prosto na to patrzysz. W ogóle nie myślisz logicznie co do tego. Dla ciebie to złe, dla innego normalne. Każdy ma inne zdanie i trzeba to szanować. Niektóre prawa są zacofane, niektórzy ludzie są zacofani. Ej, ale tak na przykład, bo ktoś tu napisał, że współczuje Natsu, najpierw kamerki, teraz dubiel, Dapos napisał. I wiecie, i wyobraźcie sobie na przykład, że teraz jesteście z takim dubielem, tak? Jesteście z taką osobą w związku i teraz jak na taką osobę patrzeć? Aleksandra, Mr. Limax i Piotr Durtan. Dziękuję bardzo, że subskrybujecie i zachęcam oczywiście pozostałych. Nie wiem. W ogóle nie znasz się na tym, tylko bierzesz się za gówno, za pomaganiem subówek, a takich cisnęłaś ciągle. A teraz nagle jeju, trzeba ich uratować, bla bla bla. Ludzie mają swój wybór i decyzję. Nie chodzi o subówki, w dupie je mam. Chodzi o dziewczyny, które nie widzą, co jest dobre, a co nie. W Polsce od 15 lat ponoć już wiedzą, co robią. I wyobraźcie sobie na przykład teraz, jak będzie wyglądał, nie wiem, na przykład Fame ma, gdzie Boxdel jest. O Boxdelu będzie później. Już uprzedzam trochę fakty. Jak będzie wyglądał, bo Wardęgi na pewno nie wezmą, bo jak będą wyglądały... Nie wiem, autentycznie nie wiem, jak to będzie teraz wyglądało. Dubiela nie wezmą, bo jeśli wezmą, to każdy będzie jechał po Dubielu na bazie tego filmu. Goats nie wiem, bo jest tam Wardęga. I Wardęga jakby... I Wardęga jakby był w Goatsach. No to by ludzie zarzucali mu, że stworzy taki film, że nic z tym nie robi. Wardęgi nie wezmą do Fejmu, bo by zadawał za dużo pytań. Gola wykupi boks dalej, ewentualnie Wardęga wejdzie. Wyobraź sobie Cage'a, którego prowadzi Boxdel i telefon od widzów. Nie, to byłby, wiesz, gdzieś tam ucinane, nie? Ale głośno myślę. Nie mam pojęcia, co będzie, nie? Od 16, Ameryce od 18, Meksyku od 12. Nie jesteś, kurde, na tyle mądra ani świadoma, żeby decydować sama, kiedy jest komu odpowiednio. Czy tu nie ma kanału? Co mówicie? Że usunął? Nie chyba. Jest. Wszystko zaczęło się... Jest. Każdy dorasta inaczej. Wróćmy do poprzedniej dziewczyny. Gdy dziewczyna odmawiała spotkania i opowiedziała, że starszy kolega doradził jej, by poczekać, Stu zaczął stosować swoje manipulacje. Co chodzi z Boxdelem? Tutaj na końcu będzie, wiesz? Tak po prostu uprzedzam fakty, myślę na głos, nie? No zobaczymy. Manipulacyjne szantaże emocjonalne. Myślisz, że on ma świętą rację? Że wszystko, co mówi, to co z moim słowem? Tak ma być. Jestem tu dłużej i się trochę bardziej znam. Wydaje mi się, że szukasz powodu zerwać ze mną kontakt i wymyśliłaś to całą historię, żeby mnie się pozbyć. Bo zauważyłaś, że zaczynam cię poważnie lubić i czy coś i chcesz mnie się pozbyć, zanim będę miał jako obsesję. Prosił dziewczynę, by obiecywała mu coś na jego życie. Ok, ale czemu nie chciałaś obiecać na moje życie, że tato, co mówiłaś? Aha, czyli kłamiesz. Niestety nagabywanie dziewczyny na spotkanie udało się Stewartowi. Dziękuję bardzo. Spotkał. MX Slasher, dziękuję bardzo, Nate. Spotkała się z nim w grudniu 2015 roku. Miała wtedy skończone 14 lat. Zanim dziewczyna sama opowie, jak wyglądało spotkanie, sprawdźmy, o czym pisali chwilę przed. Dzięki, lepiej nie rozpowszechniać tego, że się spotykamy, serio, jak mówiłem. No tak, ale i tak będą plitki na hajsach, że na przykład powiedzmy, jadę do
się z fankami 14-letnimi czy coś. Potem dojdzie słuch do różnych firm i agencjo i nie będą ze mną chcieli pracować, dlatego mówię. Bez sensu przyjeżdżać, zobaczyć się godzinę praktycznie bez sensu. Film się skończy, idziesz do domu praktycznie, tak to wygląda. Dobra, pogadam z mamą. W ogóle nie spoileruj filmu sobie, bez sensu. Jadę 4 godziny do ciebie i 4 godziny z powrotem. Katarzyna, bardzo dziękuję za piąteczkę. Specjalnie jestem w... Zlituj się, o 20... O Jezu, teraz ambasada i gołd zniknęły. No i teraz mam sprawdzać, czy mnie oszukujecie, czy nie. No jest. Co teraz? Z tej pierwszej ma powrót, więc do 20:30 zostań. Okej, okay, mama się zgadza. Ja pytam, jak ja się wtedy z nim spotkałam, to on często mi po prostu mówił o tym, że się boi, że policja gdzieś jest i nas obserwuje. I pamiętam, jak mnie wziął na przykład za rękę, złapał, to po prostu ogólnie bał się w jakikolwiek nie sposób dotykać, bo się po prostu bał o tą policję. I pamiętam, później po prostu ja mówiłam, że chcę już wracać do domu po jakimś czasie i on mówił, że dlaczego, czy wiesz, czy on mi się nie podoba, że dlaczego tak mówię. Przerażające jest to, że gość się spotyka z dziewczyną, która musi prosić mama o to, żeby mogła po 20 zostać. Tak. Nie po 22, po 23, bo masz 16-17 lat. Nie po 24, bo masz 18. Tylko po 20, bo masz 14 lat, albo nawet mniej. Ja pamiętam, on wtedy powiedział, dobra, no to chodź, może pójdziemy do hotelu. No to ja tak sobie myślę, no kurde, może w tym hotelu będzie lepiej, może nie będzie aż tak nudno, no to on wynajął hotel na 2 godziny i w sumie w tym hotelu, jak byliśmy już w tym hotelu, to w sumie do niczego nie doszło takiego, oprócz tego, że leżeliśmy w łóżku, byliśmy pod kodrą, no i graliśmy w Simsy, bo ja pamiętam, on wtedy ściągnął Simsy, no i ja tam robiłam swoją simkę i w ogóle on mnie obejmował. I w pewnym momencie, jak tam rozmawialiśmy, on zaczął mnie gilgotać i po prostu, no, ja się nie czułam z tym komfortowo i powiedziałam mu, żeby przestał. I on wtedy już nie obejmował mnie ani nic już po tym. I trochę jeszcze posiedzieliśmy w tym hotelu. My nie mówimy o jakichś nieznanych osobach, nie? Nie mówimy o jakimś Tomku Kowalskim. Oczywiście zbieżność nazwisk przypadkowa. Tylko mówimy o ludziach, których wiecie. Z internetu. Takich, którzy byli, są, albo niedawno jeszcze byli. Na szczęście do niczego nie doszło. No i później, jak już mnie odprowadził, w sensie byliśmy w taksówce, ja już jechałam z powrotem z nim do domu, to on mi później mówił, że jak się ze mną żegnał, jak mnie przytulił na pożegnanie, to chciał mnie pocałować, ale powiedział, że dobrze, że mnie nie pocałował, bo jakby się moja mama dowiedziała, to by była zła. Przecież mama by się cieszyła, że cię nie całowałem, dlatego nie chciało mi się jeść. Może obrzydzałem cię i żygać się chciał na mój widok, hehe. Moonchild, Karolina, Krzysiak i Werdek, dziękuję, że subskrybujecie. 7000 osób na streamie, siema na wszystkim, kto nie subskrybuje, zachęcam bardzo, bardzo serdecznie. Nie chcę powiedzieć, jeśli poda wam się stream. Jeśli chcecie. Dzisiaj nie mówmy o tym, czy podoba wam się moja gadka, rozkmina. Jeśli chcecie. Jestem rozwalony, nie? Jestem rozwalony. Tak sobie przysiągłem tak sam przed sobą, że nie będę bluzgał na dzisiejszym streamie. Jak na razie mi się udaje, ale jestem rozwalony. Jestem zniszczony, nie? Nie, ja uważam... Dobrze zrobiony materiał w ogóle, Wardęgi. Zrobiony jest tak, jak powinien. Ktoś tam powiedział, że niepotrzebnie jest muzyka. Ja ci powiem, że muzyka właśnie, czy jakieś efekty, które mają sprawić, że jeszcze bardziej poczuję powagę sytuacji, jak najbardziej są tu wskazane. Wiem, że jestem niewinny i jakby ja
czekam, po prostu obserwuję, co się dzieje. Kolejna dziewczyna była typową fanką, która bywała na meetupach organizowanych przez Stu. Siemka, masz czas wolny dzisiaj? Potrzebuję pomoc z filmem. To trochę dziwne, że Stu potrzebował pomocy 14-letnich fanek przy produkcji swoich filmów. Ale przejdźmy do sedna. W sierpniu 2000... Matycha, brałem lekcję od Filiza z twojej 5 minut, jak dobrze overreaktować? Nie, absolutnie. Absolutnie. 18 roku, gdy dziewczyna miała już skończone 15 lat, Stu zaprosił ją oraz jej 14-letnią koleżankę na popularne schodki nad Wisłą w Warszawie. Stu był w towarzystwie dwóch innych popularnych wtedy twórców. To... O! O! Krusz byli kamerzysta? Coś to takie dobre chłopaki zawsze były. Tak zawsze przecież wszyscy ich lubili. Tak zawsze po nich jechałem. Jak tylko mogłam, aż usunęli im kanał. O kurcze pieczone, jakie zaskoczenie. O kurczaki, co? Szok! To jest Krusz Fila i kamerzysty. Do tego grona dołączyły również inne młode dziewczyny oraz jego kolega. Stu dał dziewczynom alkohol. Piliśmy z nim alkohol, kupił jakieś tam szoty. Czyli w momencie, kiedy wam tam kupił, ty miałeś 15, a ty 14. Tak, a ogólnie zacznijmy od tego, że on sprawdzał legitymację. Legitymację! Czaisz! Zapraszasz do siebie dziewczynę i chcesz być, dobra, no już się ugadaliście na spotkanie, ale mówisz, kurde, no wiesz, to może to głupie zabrzmieć, ale weź, pokaż mi dowód, bo wyglądasz bardzo młodo. Ja absolutnie nie jestem jakimś zwrolem i nie mam ciągu do młodszych. I ona pokazuje ci, że ma tam 20, no okej, dobra, sorry, ale musiałem sprawdzić. Nie, sprawdzasz legitymację. Legitymację sprawdzasz. Szkolną legitymację. Taką zafoliowaną w takiej... W takim holderze, takim niebieskim, jak się do szkoły zawsze nosiło. I w plecaku chowało. Niebieskie, zielone, były różowe. I to nie studencką, nie? Kartę rowerową, ty. Ile ma lat? Tak, bo mnie zauważył, że jestem młodą. Tak, on mnie się nie pytał, ja tylko powiedziałem, że... Czy nie jestem za stary? Tak. Następnie impreza przeniosła się ze schodków do mieszkania Stu, a... Czy Boxer będzie usunięty swojej mama? Ty, ja nie wiem, co ci powiedzieć. Nie wiem, jak to rozegrają. Nie wiem. Ja ci powiem tak. Ja od kiedy jestem na YouTubie, to ja zawsze, nie to, że odbijałem od jakiegoś towarzystwa, tylko byli więksi youtuberzy, którzy się lubili i tak dalej, a ja byłem jakimś tam początkującym youtuberem, był 2012, to ja zacząłem sobie, 2014, tam miałem 7 tysięcy widzów, więc tak naprawdę to nikt nie traktował mnie poważnie. W sumie to całą swoją karierę youtubową raczej też mnie nikt nie traktował poważnie, na przykład z większych youtuberów i zawsze gdzieś tam pojawiały się szpileczki albo jakieś takie komentarze, że mój kanał to jest taki jeden wielki żart albo żart komentarzy. Obecnie również, jak się pojawia gdzieś tam Spiesiński, o to no ten Spiesiński nie chce pogadać i tak każdy ma go w dupie. Więc ja nigdy nie siedziałem w ogóle w takim towarzystwie właśnie Stu i tak dalej. Jak były meetupy na przykład, takie 2014 bodajże. No to jak byli więksi youtuberzy, no to... A, to traktowałem poważnie, dokładnie. Jak byli więksi youtuberzy, no to ci było widać, kto jest większym youtuberem. Zawsze byli tacy gwiazdeczki, tak to wyglądało. Więc czasem, teraz dostaję pytanie, na przykład, czy ja na przykład nic nie wiedziałem. No ja nic nie wiedziałem, do mnie się nikt nie odzywał, ja nie przebywałem w takim towarzystwie nigdy, bo mnie nie chcieli. Nigdy nie dostałem żadnego zaproszenia i mówię, gdzieś tam od kiedy pamiętam, zawsze gdzieś tam byłem nie traktowany poważnie. To wam z perspektywy czasu powiem, że dobrze. Że dobrze, że mnie traktowali może poważnie, nie? Ja sobie tutaj na spokojnie, witajcie, na Cymona jest temat i dzisiaj pogadamy, co tam u was, dzisiaj pogadamy o Ligawin. Aniżeli...
I nigdy nie odebrał, brudna małpa. No widzisz. Kinga, na pewno nie ty i Sizab. Dziękuję, że subskrybujecie. Kto nie subskrybuje, oczywiście zachęcam bardzo, bardzo serdecznie. No, na tych live'ach czasem ludzie mówią, że za dużo gadam, albo za dużo zatrzymuję. Więc jeśli komuś się podoba za duże zatrzymywanie i kontakt z widzem, to zostańcie na dłużej. Dobra. Wardenka się odniósł do swojego filmu, w sensie na Instagramie. Na celów jest jeszcze zamieszanych w tą sprawę. Wydaje mi się, że dobra, później, okej, okay? Później. Faktycznie, ale to będziemy nadrabiać. Mamy włączyć tak, sukanek, mamy włączyć fagatę. Fagata Instagram i mamy jeszcze włączyć, co tu się wpisało? Agata Instagram i jeszcze Wardenga Instagram również, moi drodzy. Młodym dziewczynom YouTuber postawił na stół martini. Dziewczyny miały wtedy skończone 14 i 15 lat, co potwierdza data urodzenia na ich dowodach osobistych. Sprawdźmy, czy mieszkanie ze zdjęcia to faktycznie mieszkanie, w którym mieszkał Stu. Jeszcze nikt na polskim YouTubie nie ma. Jest to, słuchaj, guzik z okazji 5 milionów subskrypcji. Zastanawiam się, czy Stewartowi spadają suby? 4, 2, 3. Wszystko zaczęło. Ciekawe, czy mu spadają, czy nie. Specjalnie dla ciebie. Co ciekawe. Na pewno Wardenze powinny lecieć do góry. Chłopaki alkohol nalewali sobie do małych szklanek, a młodym dziewczynom do dużych. Pojechał się potem na tego aktę, powiedzmy, z tych schodków do stróża. Później już nie będę mówił. I tam się zaczęło się wszystko. No to będzie brzmiało dziwnie, bo już było 15 lat, no ale piłyśmy alkohol wcześniej i nie jest tak, że my byliśmy pijane po piwie na przykład. Więc to jest niemożliwe, że my trzymałyśmy się okej na tych schodkach, zbiłyśmy tam piwo, te szoty. I jednego już wypiłam. No to właśnie. Pojechał się tam do mieszkania i on dał martini. Zacznijmy od tego, że ja ci tam mam zdjęcie właśnie, że dziewczyny, tam było z nami przykład dwie dziewczyny. Ale nie mam, ja nie mam pojęcia, co było. Tylko jedna zniknęła od razu z kimś w tym pokoju. Tak. Okej, w jakim ona była wieku? Nie wiem. I prócz was jeszcze były trzy dziewczyny, tak? No, tak. Okay. Miałem nagranie, tylko jak siedzieliśmy właśnie z dwoma dziewczynami, ale ja nie mam pojęcia, kto to jest. Okej. Okay. Blond Madness, ślicznie dziękuję. Serduszka moje dla Zela, bo Blond Madness. Bardzo, bardzo ceniam. No i co? I zaczęło się. Każda dziewczyna miała jedną szklankę. Ja zobaczyłam to w ogóle po zdjęciu. Dziewczyny miały jedną szklankę niż chłopcy, tak? I piłyśmy martini. My się tym martini napiłyśmy i ja nie pamiętam tego, ale mam wiadomość, jak wtedy kilka dni później do niej pisałam, że ja jak napiłam się tak czułam, że zasypiam. Po prostu czułam, że mnie odcina nagle i nagle jest takie jeb i rano jest. Takie nic, zero, totalnie dziura. Nic nie wiem, co się stało. Ona obudziła się, znaczy znalazła się w pokoju Stuarta w łóżku jego. Okej. Ale nie wie jak. Nie wiem, jak się. Dobra, ale on spał obok czy coś? Tak. Okej. Tak. No i... Ciężko mi o tym mówić, bo ja nawet powiedziałam to teraz i że ja kojarzę to, pamiętam, że no, mógł mnie dotykać, tak? Że nie, że mógł, tylko to zrobił, że no, żyliśmy go tak na łóżeczkę, on z tyłu, no i tak, no coś takiego. Nie, no rozumiem. I tam jeszcze w łóżku była jeszcze jedna dziewczyna. Tak, to, że ona już leżała tam koło mnie, na sobie, ona była właśnie zrojna, nie pamiętam. No, jak to była starsza. No i no to jest starsza. W tym momencie, jak on cię tam dotykał w łóżku, to miałaś poniżej 15 lat. Mhm. Okej. Okay. A czemu na przykład wcześniej tego nigdzie nie zgłaszałaś i tak dalej? To jest coś, nie wiem, w sensie, że to jest dziwne. Ja sobie sama nie czułam czegoś takiego, że... No, nie, tylko nie to jest... Tak, bo ja to zatrzymałam soft, tak dla siebie, nie? Ja widzę, że to wiesz, ciężkie, bo ci się od razu oczy zawzięły. W sensie, bo ja nawet jak tam spróbowałam wiadomości, to jak ja już napisałam jakiś czas później, to ja nawet wysłałam mi takie wiadomości, która jakby była dwuznaczna. Wysłałam mi wszystkie... Wierzycie, że oglądaliście to raz i teraz za drugim razem i że ciężej? Tak chyba zawsze jest, nie? Że za pierwszym razem po prostu jesteście w szoku, a za drugim razem oglądacie i wszystko już jakby w pełni przyswajacie, nie? Inne te wiadomości, ale tutaj są, jak napisał, jakby
Nie pokazałem jej tylko teraz, nie pokazałam. Mhm, i co jest w tych wiadomościach? On tam... A on napisał... Musiałem mówić cały dzień tak na wszystko, w sumie to może być ciekawy challenge, muszę kiedyś spróbować, haha. No, lepiej nie w swoim towarzystwie, bo naprawdę szalone rzeczy robiliśmy, haha. Wiktor Żurek, Damian Ochocki i Rainbow Dash. Ślicznie dziękuję, że subskrybujecie. I standardowo zachęcam do subskrypcji, jeśli ktoś jest tu nowy. 7200 osób, siemano wszystkim. JSP, siemaneczko, cześć. Han, lepiej mi w moim towarzystwie, bo naprawdę szalone rzeczy robiliśmy. Co, przegapiłaś? Szalam, bo przegapiłaś. I ja już tam... W sensie, że on napisał, że robiliście szalone. Siemaneczko, Polish Prince, fajnie, że jesteś. Szalone rzeczy. Ja już napisałam tylko haha, on haha i ja już więcej nic nie napisałam. Okej, okay, ale pamiętasz, że jak rano się obudziłaś, przynajmniej w sensie urwał ci się film wieczorem, tak? A rano jak się obudziłaś, to Stu leżał z tobą na łyżeczkę i cię dotykał. Tak. Okay. I ja po prostu, pierwsze co, to jak już tak się trochę... Już wcześniej wspomniałem, że nie wiem, czy chodzi o to, że po prostu obecnie mam troszkę cięższy okres w życiu prywatnym. Natomiast jak myślę sobie o tych 14-13 latkach, które były zaślepione i ogłupione, otumanione przez dorosłych chłopów, to mi się po prostu płakać chce. Szczerze. Ludzie mają emocje, kochani. A, sorry. Nie chcę mi się płakać, jest okej, okay, wszystko. Skontaktowałem to, kiedy mam do... Żyga ci płakać, moi drodzy. No dobra, ale gdyby jakimś cudem doszło do jakiejś sprawy sądowej ze Stu, to wy byście... Ella Gavin gorsza czy lepsza? Wiesz co, Ella Gavin sobie później włączymy, z niej się przynajmniej można pośmiać. Natomiast oczywiście to, co zrobiła, jest czynem karygodnym i tutaj nie ma absolutnie kto jest lepszy, kto gorszy. Natomiast wyrodna matka, która robi wszystko, żeby pozbyć się swojego dziecka, absolutnie nie jest lepsza, ani nie jest lepsza, ani gorsza, nie? Także mówię, ale przynajmniej tam się można z niej pośmiać, a tutaj od 20 minut 42 sekund absolutnie nie ma się z czego śmiać. Były w stanie zeznawać i tak dalej? Wydaje mi się, że tak. To nie są zawody, tak. Tutaj ze Stu, to wy jakimś cudem... Oj, Jezu! Tak. Okay. I ja po prostu, pierwsze co, to jak już tak się trochę skontaktowałem, to wpływam na dół do... No dobra, ale gdyby jakimś cudem doszło do jakiejś sprawy sądowej ze Stu, to wy byście były w stanie zeznawać i tak dalej? Wydaje mi się, że tak. Zajebiste są te wstawki, bardzo mi się podobają. Jak w Netflixowym dokumencie. Z jakiegoś, wiesz, z dawnych czasów, jak było dużo się działo na tych Teamspeakach i tak dalej. Mocny materiał, nie? Autentycznie czuję się... równie dobrze mogłoby to być puszczone na Netflixie, nie? Jak się ogląda jakieś crime story na Netflixie. Takie, wiecie, kryminalne sprawy, że ktoś coś komuś zrobił i później przez lata ukrywał, nie? To tak to wygląda. Aby poznać bliżej, dlaczego Stu zachowywał się w ten sposób, wróćmy do jego rozmowy z Sukanek z 2017 roku. Ja bym nie uciekał. Nie uciekam od problemów. Byłoby co by było i koniec. Ja się dziwię... Wardenga mówi, że film Konopskiego będzie mocniejszy. Tak, a film Konopskiego będzie jutro albo pojutrze. Jutro albo pojutrze. Środa, czwartek. W czwartek mnie nie będzie. Dopiero wtedy w niedzielę obejrzę z wami film Konopskiego na żywo. W czwartek mnie nie będzie, do soboty. W niedzielę dopiero będzie drugi live. No obejrzymy i pożygamy znowu, nie? Że się nie martwi. Ma żonę, a fanki ciągle mu zdjęcia wysyłają i to zapisuje. Miał też zdjęć na fonie fanek, jak są nagie i w ogóle. To samo, też, a inni to już się. Aż takich złych rzeczy nie robiłem. Stu usilnie przekonywał Justynę, że wszystkiemu winne są młode dziewczyny. Że same pchają się w ręce youtuberów. Wszyscy powinni iść za kraty, Nie, nie powinni. Prawo jest zjebane. Laski same się rzucają, wysyłają foty, świat jest jaki jest. Wina mediów, że naciskają w piosenkach od dzieci. To jak masz, to pozwij też piosenkarów. Wyśmieją cię tylko ludzie, bo taki jest świat. Nie jest koniec świata. Rzeczy się dzieją, nikt nie narzeka. Nie chcę żyć w takim świecie. Te laski mają w***ne, każdy się uczy na błędach. To ty w głowie przeżywasz bardziej niż ludzie, którzy mają w tym udział. Jakoś skrzywdzone te laski nie są. Wyolbrzymiasz to strasznie, tak naprawdę ty to przeżywasz, a nie inni. Nie wiem, co ty masz z tym tematem, kuźwa. Nie, bo tu te laski mają też swój rozum i wybór i wysyłają same. Bo co, bo boisz się, jak twoi koledzy pójdą siedzieć, to sam pójdziesz? Bo jesteś egoistą i nie wiesz, jak to jest być dziewczyną. Gówno, daj mi spokój, bo od
Nie wiesz, jak to jest mieć kilkanaście lat i ulegać wpływom starszym chłopakom. Zwłaszcza teraz, którzy są sławni i super. Ulegać wpływom. Same wysyłają. Sam mówisz mi, co oni robią. Odkąd cię poznałem, cały czas tylko słyszę o ślasek, o kurwa małych dziewczynach na jakiejś imprezie, o zdjęciach. Żygam już kurwa tym wszystkim. Nie wiem, jak możesz zadawać się z takimi ludźmi. Nie wiem, jak możesz sam brać w tym udział. To nie ja jestem toksyczna. Jesteś. Ja chcę wszystko naprawić. Nic nie naprawisz. Przez osoby jak ty nie chce mi się żyć. I to, co opisał... To jest teraz rozmowa ze Sukanek, z tego, co rozumiem. I to jest po raz kolejny taktyka, którą stosował. Czy do Sukanek, czy do jakichś młodszych dziewczyn. Wierzą na psychę, że coś, no, bo coś sobie zrobię. Najgorszy szantaż emocjonalny, bo ktoś później co? Jedna osoba nasra na to, a druga osoba się będzie przejmować i ulegnie, nie? Szczególnie jak jest osoba młodsza. Idolowi swojemu? Odmówić? To akurat Wardenka fajnie czyta kobiety normalnie, a z tyłu głosem gnoma do gułagu. To. Skorpion 333, Adrian Wojtczak i Kane I. Dziękuję, że subskrybujecie. 7,5 tysiąca osób na streamie. Siema na wszystkim. Jeśli chce ktoś zasubskrybować, to zapraszam oczywiście bardzo, bardzo serdecznie. Będę wdzięczny za przyczynienie się do rozwoju kanału. Przepraszam, że dzisiaj, że w tym momencie jestem bez energii. Zawsze mam więcej energii i zawsze dużo gadam. O wiele więcej. Natomiast dzisiaj jestem przytłoczony tym, co właśnie oglądamy. Bo się boisz, że wy... Ciekawe, jak to wpłynie na pozycję Boxdera w fejmie. Ty nie wiem. Tu jeszcze o Boxderu nic nie było, natomiast nie mam pojęcia. Nie wiem nic. Na pewno teraz będzie cisza. Jestem święcie przekonany, że teraz będzie cisza ogólnie po tym filmie. Będzie cisza po tym filmie. I dlaczego będzie cisza po tym filmie? Ponieważ przed nami jeszcze film Konopskiego. I podobno film Konopskiego ma być jeszcze mocniejszy. Czego sobie nie wyobrażam. Jeszcze mocniejszy niż to? Nie wiem, co powiedzieć, nie? Dziękuję bardzo wszystkim, że subskrybujecie. Naprawdę doceniam. W tym tygodniu jakoś jutro będę nagrywał. Jutro w nocy będę nagrywał, ale pojawi się podsumowanie i tego... Jak emocje trochę opadną, to nagram film o tym wszystkim, więc jeśli jesteście zainteresowani, to subskrybujcie. Na swoim kanale ostatnio dwa filmy o tym nagrałem. I tutaj, o, pogadanka. Nawet osobną playlistę robiłem na te filmy pogadankowe. I pojęcia nie miałem, że pójdzie to w taką stronę, nie? Nie miałem pojęcia i nawet nie... Przez myśl mi nie przeszło, że pójdzie to aż w taką syfiastą stronę. Idzie na jaw, co zrobiłeś. Gówno zrobisz, rozumiesz? A mi się nie chce żyć przez takie osoby jak ty, bo jesteś taki sam. Gówno, nic nie robiłem, gówno. Jak ci wszyscy youtuberzy, o których tak ciągle mówisz. Ja się zmieniłem dawno, odżyłem swoje, daj mi spokój. Tak. Przypominam, że rozmowa pochodzi z 2017 roku, więc nie Stuart. Nie zmieniłeś się. Każdy ma swój wybór, takie jest życie. Popełnia błędy i się na nich uczy. Na tym polega życie, ziom. Laski wysyłają zdjęcia, potem się uczą, że się tak nie robi, jak trafia ich fota. Rafał Śliwiński. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję, stary. Neta. I się śmieją, i się zmieniają i stają się lepsze, ale mają wybór, uczą się, wychodzi dobrze. Bardziej o tą sytuację, co mówiłeś, że upili laskę i ją rozebrali. Nie, ona się rozebrała. Ciężko, żeby sama miała wybór, skoro była pijana. Sama, chciała się umyć, ale upadała. Jeden była pijana, nie wiedziała, co się dzieje, ale sama się na... Taka jest młodzież, o tyle dobrze, że byli tam. Sam... Oj, w dobry, straszny jest film, obrzydliwy, straszny. Wszystkie negatywne rzeczy, które można powiedzieć w tym filmie, są. Natomiast Wardenga świetnie czyta to. Żebyśmy jeszcze bardziej się na to wszystko wkurzyli, nie? Już jesteśmy obrzydzeni, już mamy dość. I on mówi takim tonem, żeby jeszcze bardziej nam uzmysłowić, co się dzieje, nie? Mama kupiła sobie alkohol? Przecież każdy facet upija młode laski, daje im alkohol. Kurde, to jest normalne w 100%, codzienność. To nie jest normalne. Kiedyś było bycie gejem złe, teraz nie jest. Nie wiadomo, czy za 10 lat nie stwierdzą, że jednak laski mogą się robić od 10 lat. Powiem wam tak, jak jutro Konopski opublikuje film, to jutro zrobię drugiego live'a. Żeby od razu z wami to skomentować. Ja żyję w takiej Kurwa mać. Laski O, pierwszy raz. Po godzinie, moi drodzy. Mogło się robić od 10 lat. Bo ja żyję w takiej...
Dubiera nie oglądałem nigdy. Komentowałem go. Z tym nie oglądałem nigdy. Ale Bogdana zawsze uważałem za w porządku chłopa, nie? Scenariusze mu pisałem do tych, do filmów ciekawostkowych. I go propsowaliśmy tyle razy, jak coś tam, jak kłócił się z Neymanem czy z Casio, nie? Masakra, masakra. Że jeszcze chłop, który wiesz, nie mówię, że przyjaźnisz się, nie, ale wiesz, jakiś tam masz kontakt na Instagramie, coś tam wiesz. On coś tam zareaguje na twoją storkę, ty na jego, coś tam popiszecie, zamienicie kilka słów, nie, tak na bieżąco. Szpil Ua, Carverless i Zajakuzacki. Dziękuję, że subskrybujecie. Jak to nie subskrybuje, zachęcam serdecznie. Szczególnie, że jest nas prawie 8 tysięcy osób na streamie, co się nie zdarza. Ostatni raz było chyba rekord 12 tysięcy osób, jak komentowałem któregoś fejma. To wolałbym naprawdę komentować któregoś znowu fejma, żeby było tyle osób, aniżeli taki syf. Ciężko się ogląda, ciężko się ogląda. Ja żyję w takiej nieświadomce, wiesz o co chodzi, że ja... To straszne, jak dowiadujesz się strasznej rzeczy o kimś, kogo lubisz, szanowałeś i uważałeś, że za w porządku człowieka. Nie wiem, czy ja mam bronić, czy ja stary... Czy ja nie wiem... Ja nie mam pojęcia. Nie ulega wątpliwości, że Dubiel wiedział o tym, jaki był Stu. Dlaczego latami go krył? Rozmowy z Sukanek wskazują na to, że Stu posiada wiedzę. Poczekajcie, aż zobaczę, tylko na chwilkę, na sekundkę chcę wejść na Twittera. Jak wygląda Twitter obecnie? Lanel, siemaneczko. Jak wygląda obecnie Twitter? Ja myślę, że tu jest burza, nie? Rocznica śmierci Dawida Ozdoby, tak? Dzisiaj. Wszyscy postują to co Bogsdel pisał, wszyscy oznaczają Bogsdela i piszą, wszyscy oznaczają Bogsdela i piszą kiedy aferki, bo w internecie się porobiło, nie? Która mogłaby skompromitować Marcina. Czy to prawda? Mam nadzieję, że niebawem Marcin sam wyjaśni, dlaczego milczał latami. Ale nigdy nie dostałam żadnych, wiecie, dowodów, a jeżeli Stuart jest pomawiany, no to też bardzo chłopo. A ja nie mam żadnych dowodów i w ogóle. Niestety Fagata również wszystkich okłamywała. Z zapisu rozmów i głosówek wynika, że Stu sam jej się przyznał do pewnych akcji. Ja bym tak chciała nagłośnić, no coś trzeba zrobić, się. Myślisz, że jak się to zgłosi, nie wiem, na policję, to oni zareagują? Czy to już nie jest, nie wiem, za późno? Czy ci ludzie, w sensie te laski by się nie musiały przyznać i w ogóle, czy... No nie wiem, co zrobić, bo ja wiem o tym, że... Ja, ale może ty jeszcze wiesz o innej dziewczynie. On mi o tym powiedział, bo się bał, że ty mi o tym powiesz. Że jakąś taką 13-letnią, czy iluś dziewczynką się z nim... Lana, dokładnie. Coś takiego, się spotykał i mi się od razu to sobie przypomniała. I mi się chciało rzygać, jak ja sobie o tym wspomniałam i mu to wysłałam i napisałam, żeby nie komentował taki, że się nie brudzę takie małe dziewczynki, bo ja mu nie pozwolę na to, bo to jest obrzydliwe, obleśne po prostu. A ja nie mam żadnych dowodów i w ogóle. Dlaczego później wmawiała wszystkim, że mówiła to pod wpływem emocji? Czym ją przekonali? Dodam, że gdy skończyła jej się pierwsza umowa z agencją, to dobrowolnie podpisała drugą. Dlaczego cię nie było na poprzednich panelach? Nie, bo chciałem sobie wejść po prostu na trzeci, żeby ten, nie? Ja to miałem tak bardziej piąte przez dziesiąte, jakieś proteczki i tak dalej. Nie? Niestety, Bogsdel, ale bezczelnie kłamiesz. Tygodniami oszukiwał.
Aż muszę kark rozciągnąć. Bałeś i zwodziłeś mnie oraz widzów. Czy ja nie wiem? Ja nie mam pojęcia, że jeżeli chłopaki z branży na przykład sami się pytają o to, bo się z nami źle to ja mówię, no skurczę, to jest normalny gość, wiesz, chyba nic takiego się chyba nie wydarzyło, wiesz o co chodzi, no nie wiem, no wiesz. No. Ze screenów rozmów z dziewczynami wynika, że dobrze wiedziałeś o tym, co Stu wyczynia. Serio, nie było to dla ciebie dziwne, że 20-kilkuletni twórca kręci z 14-latkami? Niestety, ale wśród minecraftowych youtuberów taki rodzaj komunikacji z nieletnimi widzkami najwyraźniej był normą. W dalszej części konwersacji widzimy, w jaki sposób Boxle prowadzi rozmowę z 14-latką. 192 cm mam. Ostatnio mierzony byłem. 192-90 kg. Będę cię tam... Twoje cycki. Nie mam cycków. Jakieś tam masz. No to za małe na mojego. Jestem ciekawy, co jeszcze wypłynie w kolejnych dniach śledztwa. Wielu minecraftowych... Napiszę do Sylwka, kiedy ten materiał Konopskiego. Twórców również wiedziało o wszystkim i prowadziło rozmowy w podobnym stylu. Mam nadzieję, że prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw. Ten film zapewne otworzy puszkę Pandory. Z pewnością wiele dziewczyn zgłosi się ze swoimi historiami dopiero teraz. Jedna dziewczyna, która ostatnio udzieliła wywiadu, z pewnością wie więcej o kilku youtuberach, ale z nieznanych mi powodów niestety ich kryje. Stuartem i jeszcze jedną osobą. A co to była za osoba? A nie powiem ci tego. Dlaczego? Zbyt wrażliwe info, totalnie zbyt wrażliwe info. Ale no, też chodzi o jakiegoś twórcy, tak? O twórcę, tak? Tak. Okej. Okay. Mardynga, mi się wydaje, że to w ogóle nawet nie wiesz... Co do Boxdala, to co powiedziałem na samym początku, teraz piszecie, więc teraz jeszcze powiem, że Boxdal w tym momencie dał swojego Instagrama na prywatny i wszystkie swoje zdjęcia dał, że nie można ich komentować. Jeszcze to sprawdzę na pewno, czy na pewno tak jest. Boxdal. Nie można komentować nic, żadnego zdjęcia. Nic, a nic. Za co ty się łapiesz? Byśmy faktycznie wszystkich, to połowa polskiego internetu przestałaby istnieć. No to niech tak będzie. Dlaczego opowiada o Stu, a o innych milczy? Robiąc ten film, pierwszy raz w życiu byłem zastraszany w związku ze zbliżającym się terminem publikacji mojego materiału. Obóz minecraftowych youtuberów od kilku tygodni wiedział, że taki materiał powstaje. Niektóre dziewczyny wycofały się w ostatnich dniach przed publikacją. Z jakich powodów, nie wiem, lecz się domyślam. Słyszałem, że jedna z nich odmówiła opowiedzenia całej swojej historii, gdyż chłopaki mają materiały kompromitujące ją. Sprawę jednak będziemy badać dalej i z czasem odnajdziemy brakujące elementy układanki. Niebawem pojawi się również film Konopskiego, który prowadził śledztwo razem ze mną. Poznacie tam więcej wątków i youtuberów zamieszanych w te sprawy. Był to dla mnie ciężki materiał i czuję się oszukany przez bliskiego kolegę. Kiedyś może bym nawet rzekł kandydata na przyjaciela. Nie wiem, czy Goatsi to przetrwają. Nie wiem, jakie będą kolejne dni i co przyniosą, ale jedno wiem na pewno. Nawet gdy kozy padną, Watacha przetrwa. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści Watacha. Jeśli w sprawie pojawi się coś nowego, będę to wrzucał na inne swoje media. Trzymajcie się w tym ciężkim czasie i do zobaczenia. Watacha. Ja pierdolę. Teraz będziemy oglądać Sukanek, moi drodzy. Ja nie wiem, czy mam jakieś podsumowanie, bo ja chyba wszystko mówiłem na bieżąco. Żygać się chce, nie? Jestem w szoku, jestem wstrząśnięty. Nie wiem, co powiedzieć.